Początki PRL-u, czyli początki władzy komunistów w naszym kraju. Zobaczmy, jak to się stało, że komuniści przejęli władzę w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, a w zasadzie nawet jeszcze pod koniec wojny, jeszcze przed zakończeniem tejże wojny. Dlatego, że w 1944 roku wojska radzieckie wkroczyły na terytorium powojennej Polski i już rozpoczęły starania, takie już praktyczne starania o to, a w zasadzie działania, już nie tyle starania, ale również działania ku temu, żeby zainstalować w Polsce własne rządy, czyli rządy komunistów. 22 lipca 1944 roku ogłoszono powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli w skrócie PKWN. Ogłoszono tym samym powstanie namiastki władzy, nowej władzy w Polsce, i miało to miejsce w Lublinie. Stąd określenie Polska Lubelska na tamten system władzy, który istniał w 1944 roku w Lublinie. Dlaczego w Lublinie? Dlatego, że Stalin dobrze wiedział, że będzie chciał zająć wschodnie ziemie polskie po II wojnie światowej, dlatego chciał już zakotwiczyć w umysłach Polaków, że Lublin to jest pierwsze polskie miasto wyzwolone przez Armię Czerwoną. To oczywiście nieprawda, dlatego że Polska przedwojenna sięgała na wschód o wiele dalej za Lublin. Natomiast Stalin właśnie chciał, aby zaraz za Lublinem się kończyła Polska, a te ziemie już na wschód od Lublina należały do Związku Radzieckiego. Stąd taka propagandowa właśnie akcja, żeby w Lublinie utworzyć namiastkę nowej władzy polskiej, powojennej, i ogłosić, że jest to dlatego w Lublinie, dlatego że jest to pierwsze rzekomo polskie miasto wyzwolone spod okupacji niemieckiej przez armię Związku Radzieckiego. Ten Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego miał być to połączenie, może nie tyle połączenie, był utworzony z członków Krajowej Rady Narodowej, czyli KRN-u, już wcześniej utworzonej organizacji politycznej przez komunistów, oraz Związku Patriotów Polskich, ZPP, Związek Patriotów Polskich, czyli organizacja znowu komunistyczna, między innymi z Wandą Wasilewską jako działaczką. 22 lipca utworzono tenże PKWN i jest to data w PRL-u bardzo ważna. To było święto państwowe, później starano się tą datę zawsze uwypuklić w kalendarzu rocznym. Na czele PKWN-u stanął ten oto pan Edward Osóbka-Morawski, on był przywódcą PKWN-u. Uznano, że Krajowa Rada Narodowa jest jedyną legalną władzą w Polsce. W ten oto sposób starano się stworzyć namiastkę parlamentaryzmu powojennego, oczywiście będącego w rękach komunistów. PKWN w swoim manifeście, który tutaj widzimy na dole, zapowiedział przeprowadzenie w przyszłości w naszym kraju, w bliskiej przyszłości, reformy rolnej, co miało przekonać chłopów do tego, żeby sympatycznie spojrzeli na to przejęcie władzy przez komunistów w naszym kraju, dlatego że obiecywano tym chłopom rozdawanie ziemi, ziemi, która przed wojną była w większości w rękach ziemiaństwa, a więc potomków szlachty, wielkich właścicieli ziemskich. Teraz mieli chłopi dostać ziemię na własność. Oprócz tego uznano w tym manifestie, że konstytucja kwietniowa, czyli ta z roku 1935, przygotowana przez obóz sanacji, przez Piłsudczyków, że konstytucja kwietniowa nie jest legalna, że nowe władze będą się opierały na konstytucji marcowej, na konstytucji z początków dwudziestolecia międzywojennego. Uznano, że to będzie podstawa prawna dla funkcjonowania naszego kraju, przynajmniej w pierwszych latach końcówki wojny, czy w pierwszych latach powojennych. No i 17 lipca jeszcze dodatkowo przeforsowano tą zmianę granic, o której już wspomniałem wcześniej, czyli że oficjalnie Polacy mieli się zgodzić na oddanie wschodnich ziem Związkowi Radzieckiemu, czyli oddanie dawnych kresów II RP. Cały problem polegał na tym, że Polacy przecież mieli swój własny rząd. Ten rząd przebywał sobie w Londynie przez większą część II wojny światowej, tak zwany rząd na uchodźstwie lub rząd emigracyjny. Więc utworzenie Krajowej Rady Narodowej, a później ogłoszenie manifestu PKWN stanowiło
podważenie kompetencji tego rządu, legalności tego rządu polskiego na emigracji stanowiło stworzenie konkurencji politycznej dla rządu polskiego na emigracji. W ten oto sposób Stalin stworzył sytuację trudną dla polskiego rządu na emigracji, dlatego że w ten sposób na scenie politycznej pojawiły się dwa ośrodki władzy. Jeden w Londynie, który był ośrodkiem władzy przez większą część wojny, i drugi w Lublinie, który zapowiada później stworzenie kolejnego rządu w Warszawie już. Więc sytuacja trudna, bo jest to działanie, które ma na celu właśnie zdyskredytowanie polskiego rządu na emigracji, zmniejszenie jego roli, a już w takim efekcie końcowym w ogóle pozbawienie go władzy. Zwróćmy uwagę, że jest to przed wybuchem powstania warszawskiego. To się dzieje wszystko, bo 1 sierpnia 1944 roku rozpocznie się powstanie warszawskie, między innymi właśnie dlatego, że rząd polski na emigracji, widząc co się dzieje w Lublinie, wiedział, że kolejnym celem komunistów będzie zajęcie Warszawy i tam usadowienie ośrodka władzy. A to by oznaczało już kompletną porażkę polskiego rządu na emigracji, no i być może oznaczałoby koniec istnienia tego polskiego rządu na emigracji. No więc tutaj rząd na uchodźstwie musiał w jakiś sposób reagować. Sam premier naszego rządu na uchodźstwie, Stanisław Mikołajczyk, wkrótce złożył dymisję, podał się do dymisji. Na jego miejsce wybrano nowego Arciszewskiego. No a komuniści działali dalej. Wraz z końcem roku 1944, już po upadku oczywiście Powstania Warszawskiego, PKWN przekształcił się w rząd tymczasowy. W rząd tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej, na jego czele dalej stał Edward Osóbka-Morawski, czyli ten znany już nam z PKWN-u. No i tak jak powiedziałem, już nową siedzibą tego rządu miała być Warszawa, która była tak naprawdę morzem ruin po zniszczeniach związanych z upadkiem Powstania Warszawskiego. I co gorsza dla nas, jako Polaków, ten rząd tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej, który był tak naprawdę obsadzony komunistami, uzyskał uznanie polityczne przez Związek Radziecki, ale też przez Francję. Czyli mamy pierwszy kraj z Europy Zachodniej, który uznaje, że ten rząd komunistyczny w Polsce jest rządem legalnym dla Polaków, co oznacza, można powiedzieć, że wycofanie poparcia przez Francję dla rządu polskiego przebywającego na emigracji w Londynie. Rząd komunistyczny poparła też Jugosławia i Czechosłowacja, czyli kraje, które również wstąpiły po wojnie, czy w zasadzie z końcem wojny, na ścieżkę zmierzającą ku komunizmowi. Bardzo znamienne zdjęcie Stalina, który trzyma w rękach nasz symbol narodowy, nasze godło, tak jakby się nim bawił, tak jakby mógł decydować właśnie o losach Polski w pojedynkę. I tak też to w zasadzie w większości wyglądało. Nowa Polska to Polska o zmienionych granicach. Już powiedzieliśmy, że Polska miała stracić Kresy Wschodnie. Tutaj mamy mapę, warto sobie ją przeanalizować. Widzimy tutaj tym kolorem bledszym, czerwonym bledszym, granice Polski przedwojennej, granice II RP. Widzimy, że na te granice, na tę ziemię mamy nałożoną granicę Polski powojennej. To jest ta linia. No i Polska miała zmienić swoje granice. Kresy Wschodnie miały stać się teraz ziemiami Związku Radzieckiego, a niejako w zamian za to Stalin przyznał Polsce ziemię tak zwane odzyskane lub ziemie piastowskie, jak to później w propagandzie komunistycznej przedstawiano Polakom, czyli ziemie, które należały przed wojną do Niemiec, do III Rzeszy, ale w średniowieczu to były ziemie często należące do Polski. Mówię często, bo też zmieniały swoją przynależność terytorialną, ale w czasach pierwszych piastów większość tych ziem należała do Polski. Na przykład Pomorze Zachodnie uzyskiwała Polska, na przykład ziemię lubuską i Śląsk. Oprócz tego Polska otrzymywała też po II wojnie światowej Warmię i Mazury, które w czasach pierwszych piastów nie należały do Polski, co prawda, zostały zdobyte później, no ale tak to razem przedstawiono jako ziemię odzyskane lub ziemię piastowskie właśnie. Polska straciła ziemię na wschodzie, zyskiwała ziemię odzyskane. Traciliśmy więcej terytorium niż uzyskiwaliśmy, dlatego że Polska przedwojenna to 388 tysięcy km2, Polska powojenna to 300
12 z małym hakiem tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. Traciliśmy ziemie raczej rolnicze, zyskiwaliśmy ziemie bardziej uprzemysłowione, zurbanizowane, ale też zniszczone działaniami wojennymi. Granice Polski przesuwały się na zachód. Wraz ze zmianą granic mamy tutaj przesiedlenie ludności, no bo Polacy, którzy mieszkali na Kresach, teraz często byli przesiedlani właśnie na ziemię odzyskane, co pokazują nam te strzałki. Na przykład właśnie do Opola, do Wrocławia, do pozostałych miejsc, które Polska uzyskiwała po wojnie. Z drugiej strony trzeba było z tych ziem, na które teraz przyjeżdżali Polacy, wywieźć ludność niemiecką. I tutaj widzimy te strzałki niebieskie, które pokazują nam wysiedlenie ludności niemieckiej. Tutaj warto też wspomnieć o katastrofie morskiej, bo część Niemców wysiedlanych z Warmii i Mazur wsiadła na taki statek o nazwie Gustloff, który został zatopiony po prostu przez Rosjan i parę tysięcy osób poszło na dno Bałtyku, więc mamy tutaj też katastrofę, żeby nie nazwać zbrodnie. No i mamy też wysiedlenie ludności ukraińskiej. Ukraińcy, którzy nie otrzymali w końcu swojego kraju, walczyli o to wielokrotnie w historii. Tym razem ich nadzieje również nie zostały zrealizowane. I ziemie ukraińskie w większości znalazły się na terenie Związku Radzieckiego jako Ukraińska Sowiecka Republika Socjalistyczna, co mamy tutaj zaznaczone. Podobnie z Białorusią się stało, czy z Litwą, Łotwą i Estonią. No a ludność ukraińska została również przesiedlona, dlatego że niektórzy Ukraińcy w sposób partyzancki dalej chcieli walczyć o niepodległość. No i to spowodowało tak zwaną akcję Wisła. Akcja Wisła, która polegała na tym, że rząd PRL-u, rząd nasz polski, rząd złożony z komunistów, zdecydował o tym, żeby przymusowo Ukraińców rozwieźć na ziemię odzyskane. To są te strzałki. No właśnie na Pomorze, na Śląsk, na Warmię i Mazury. W ten oto sposób brutalnie ludność ukraińska została rozrzucona. Nie była już w stanie się zjednoczyć, nie była w stanie współdziałać, skutecznie walczyć o swoją sprawę. Więc mamy tutaj akcję Wisła. W roku 1951 doszło też do korekty granicy. Tutaj jeszcze leciutko przesunięto okolice Hrubieszowa. Przesunięto tutaj tą granicę na korzyść Związku Radzieckiego. Tej granicy zachodniej naszej przez długi czas nie chcieli uznawać Niemcy z RFN-u, czyli z zachodnich Niemiec, no bo to była utrata przecież terenów niemieckich. Dopiero w 1970 roku udało się podpisać z nimi, z RFN-em, traktat dotyczący zachodniej granicy naszego kraju. Polska otrzymała kształt taki, jaki mamy dzisiaj. Zyskała też szerszy dostęp do Morza Bałtyckiego, to też warto odnotować. Natomiast Rosjanie zostawili sobie tutaj też obszar taki kaliningradzki obwód, tak zwany, który należał do nich i do dzisiaj jest to ziemia we władaniu właśnie Rosjan, czyli część ziem niemieckich przedwojennych, Königsberg, stał się teraz Kaliningradem. Te ziemie zostały też przyłączone do Związku Radzieckiego. Dwa plakaty propagandowe, które zachęcały Polaków do tego, żeby przyjeżdżali do Polski po wojnie. Polacy byli rozsiani w wielu miejscach, nie tylko w Europie, bo walczyli na frontach, różnych frontach II Światowej, więc tu widzimy takie plakaty, które pokazywały, że należy wracać do naszego kraju, że Polska już jest niepodległa. Tutaj widzimy nową granicę, podkreślony jej przebieg, słup graniczny na Odrze i Nysie Łużyckiej. I jeszcze taki plakat też widzimy, wracajcie do ojczyzny. I tu widzimy cały świat właśnie na potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałem. Polska straciła na zmianach granic, straciła 20% terytorium. Polska w wyniku działań wojennych i wszystkiego, co z tym związane, straciła 11 milionów obywateli. Nie wszyscy obywatele też Polski chcieli się przenieść do Polski po zakończeniu wojny, no ale wielu obywateli polskich po prostu straciło życie podczas wojny. Niestety wielu Polaków po wojnie ciągle patrzyło na ludność żydowską jak na wrogów. Przykładem tego były pogromy, które się odbywały w wielu miejscowościach po wojnie. Takim największym pogromem, czyli atakiem ludności polskiej na ludność żydowską, był pogrom kielecki w 1946 roku dokonany.
Przez wieki narastał antysemityzm w Europie, niestety na ziemiach polskich również. On się między innymi wiązał z tym, że Żydzi mieli osobną kulturę, żyli w osobnych społecznościach i mieli różne rytuały, które często były przez prostą ludność niezrozumiałe. I do pogromu kielskiego doszło między innymi dlatego, że zniknęło dziecko jednego z mieszkańców Kielc. Szukano tego dziecka, nikt nie mógł go znaleźć. No i posądzono Żydów o to, że złożyli z tego dziecka ofiarę. No bo też takie plotki od wieków krążyły, że Żydzi porywają chrześcijańskie dzieci i składają je w ofierze podczas swoich celebracji tajemniczych. Więc oskarżono właśnie Żydów o to i spontanicznie ludność cywilna po prostu ruszyła na przedstawicieli społeczności żydowskiej w Kielcach i dokonała samosądu. Jak się potem okazało, te oskarżenia były bezpodstawne, dzieciak się znalazł. Natomiast kilkadziesiąt osób zostało zabitych w wyniku tego pogromu kieleckiego. Mamy też wielu repatriantów i emigrantów w naszym kraju. Repatrianci, czyli ci, którzy w wyniku zmiany granic przestali mieszkać w Polsce i zostali zapakowani do takich oto pociągów towarowych, gdzie starali się cały swój dobytek najważniejszy zmieścić. I tymi pociągami zostali przewiezieni na ziemię odzyskane w większości. Czyli repatriant to jest właśnie osoba, która przyjeżdża do swojego kraju, ale nigdy z niego nie wyjechała tak naprawdę. Po prostu przestała w nim mieszkać albo dlatego, że została wywieziona przymusem podczas wojny, albo dlatego, że zmieniły się granice. Mamy też reemigrantów, czyli tych, którzy wracają z emigracji, tych, którzy uciekli z Polski albo w jakiś sposób się przemieścili, na przykład, żeby walczyć w armii angielskiej czy francuskiej, a teraz wracają do naszego kraju. Trudna sytuacja Ślązaków, Warmiaków, Mazurów czy Słowińców, czyli mieszkańców Kaszub, dlatego że często właśnie ich posądzano o to, że są po prostu Niemcami. Oskarżano ich o współpracę z Wehrmachtem, z III Rzeszą, z NSDAP. Utożsamiano ich właśnie z ludnością niemiecką, chociaż w wielu przypadkach tak nie było. Więc tutaj Ślązacy chociażby, czy mieszkańcy Warmii i Mazur spotykali się z szykanowaniem ze strony Polaków, którzy na tę ziemię przybywali, gdzie oni mieszkali, nawet też z przemocą, więc sytuacja była kiepska. Mam wrażenie, że nakręcony w latach 60. serial Cztery pancerni pies specjalnie uwypuklał postać Guslika, Ślązaka właśnie, po to, żeby przekonać Polaków, a przede wszystkim młodzież, że Ślązak to jest Polak. Że Ślązak to jest człowiek, który przynajmniej nie jest Niemcem. Nie było mowy o tym, że Ślązak jest Ślązakiem, że jest kimś innym w propagandzie PRL-owskiej. Wielkim wyzwaniem dla Polaków było odbudowanie Warszawy po wojnie. Widzimy tutaj plakaty, które nawołują naród do odbudowy swojej stolicy. Starano się, już specjaliści z Zachodu przekonywali, że nie ma sensu odbudować tego miasta. Nie ma sensu odbudowa, dlatego że jest tak zniszczone, że lepiej zbudować miasto nowe obok. Ale rządy komunistyczne jako punkt honoru postawiły sobie odbudowę Warszawy, żeby też pokazać skuteczność swoją jako rządzących oraz wydajność gospodarki komunistycznej oraz można powiedzieć, że wykazać, że społeczeństwo komunistyczne jest lepsze, bo się potrafi zorganizować. No i w czynie społecznym, czyli tak naprawdę bez wynagrodzenia, wielu Polaków odbudowywało Warszawę. Wyrywano szyny tramwajowe z miast uzyskanych, po niemieckich, na przykład z Wrocławia, i transportowano je do Warszawy, aby tam były użyte. Tak samo się działo z cegłami, chociażby z miast właśnie po niemieckich. A komuniści kontynuowali proces przejmowania władzy. 6 września 1944 roku ogłoszono reformę rolną, zapowiadaną przez manifest PKWN. Ta reforma rolna miała polegać na tym, że chciano odebrać i odebrano majątki ziemskie ich właścicielom, czyli mamy wywłaszczenie majątków. Nie wszystkich, wszystkie te majątki, które miały więcej niż 50 hektarów, podlegały wywłaszczeniu. Natomiast na ziemiach odzyskanych wszystkie majątki, które miały powierzchnię większą niż 100 hektarów, czyli jak ktoś miał na przykład 70 hektarów, no to czyli powyżej 50 miał 20, to mu te 20 zabierało państwo. I na ziemiach odzyskanych analogicznie powyżej 100 hektarów. Te zabrane ziemie rozdawano bezrolnym rolnikom. Na początku po 2-3 hektary. Po kilku latach od tej reformy zwiększono ten udział, tą parcelację do 5, 6, nawet 7, 8 hektarów.
No i to sprawiło tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to w ten sposób zlikwidowano ziemiaństwo, czyli grupę ważną społeczną w II RP, grupę właścicieli ziemskich, takich obszarników, potomków właśnie szlachty, sprawiając, że te ziemie zostały im odebrane i rozparcelowane, rozdzielone mniejszym gospodarzom, mniejszym gospodarstwom. I druga rzecz, to doprowadziło do rozdrobnienia gruntów. I do dzisiaj pewnie z lekcji geografii pamiętasz, że średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce to jest właśnie około 7 hektarów, 8. No i to jest sytuacja kiepska z punktu widzenia gospodarki, dlatego że to sprawia, że ciężko jest każdemu rolnikowi wyposażyć się w maszyny czy w jakieś nawozy i pracować na tak małym obszarze, dlatego że kiepsko potem mu jest zarobić na to wszystko z tak małego pola i utrzymać się po prostu. Więc mamy rozdrobnienie gruntów, to jest skutek tej reformy, no a państwo też część ziem zachowało dla siebie, odebranych obszarnikom i z tych ziem państwowych rolniczych utworzono w 1949 roku PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne. Państwowe Gospodarstwa Rolne, czyli pola, które należały do państwa i tam powstały takie spółdzielnie produkcyjne rolne, gdzie państwo płaciło pensję rolnikom za to, żeby oni pracowali dla państwa. No i tutaj, jak się łatwo domyślić, ochota do pracy była znikoma. Rolnicy się nie musieli starać specjalnie, bo nie zależało im na wysokich plonach czy wysokiej jakości produktów uzyskanych, dlatego że mieli pensję zawsze taką samą od państwa. Taka karykatura, która pokazuje sytuację Polski pod koniec wojny. Widzimy tutaj Churchilla, mam nadzieję, że rozpoznajesz, tutaj na jego brzuchu Union Jack, czyli flaga Wielkiej Brytanii, charakterystyczne cygaro. Churchill uwielbiał whisky i cygaro. No i widzimy też Stalina, mam nadzieję, że rozpoznajesz, charakterystyczny wąs. No i co się dzieje? Tu mamy Polskę. Polska, podpisany tutaj człowiek. No i widzimy, że Churchill i Stalin wrzucają nas do więzienia komunizmu, living room, salon. Nie za bardzo to tak wygląda. Tutaj jeszcze możemy rozpoznać też w więzieniu pewną postać. Myślę, że rozpoznajecie, kto to jest. O co chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę Polska została zamknięta w systemie komunistycznym. Widzimy, że Stalin trzyma klucze do tego więzienia, a więc on tutaj rządzi. Natomiast Churchill nas zaprasza, dlatego że autor karykatury pokazuje, że Zachód po prostu nas zostawił w rękach Stalina, żeby nie powiedzieć sprzedał komunistom. Nie walczono o nas, walczono o Austrię na przykład, żeby się wycofały wojska radzieckie z Austrii i tak też się stało po wojnie. Natomiast nie zabiegano o to, żeby Rosjanie się wycofali na przykład z ziem Polski. Czyli to jest karykatura, która pokazuje, że no to, że Polska znalazła się po wojnie w rękach komunistów, żeby komuniści rządzili w naszym kraju, to jest między innymi też za przyzwoleniem świata zachodniego, który tutaj jest reprezentowany przez Winstona Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii. W czerwcu roku 1945, czyli już po zakończeniu II wojny światowej w Europie, powstaje w Polsce tymczasowy rząd jedności narodowej. Jedność narodowa, to ta konstrukcja słowna sugeruje, że to ma być rząd dla wszystkich, również dla tych, którzy nie są sympatykami komunistów. To też ma pokazywać, że jest to próba stworzenia rządu dla wszystkich Polaków. Na czele tego rządu staje znany już nam Edward Osóbka-Morawski, który wcześniej był w tymczasowym rządzie i w PKWN-ie. Sam się wywodzi z PPS-u, czyli z Polskiej Partii Socjalistycznej. Co ciekawe, do tego rządu jedności narodowej tymczasowego dołącza również Stanisław Mikołajczyk, były premier polskiego rządu na emigracji, a teraz przywódca PSL-u już na terenie ziem polskich. Jego obecność komuniści w tym rządzie komuniści wykorzystują, żeby pokazać, że no, mamy tutaj przedstawiciela też, co prawda byłego, ale przedstawiciela rządu emigracyjnego, więc jak widzicie, jest to rząd, który warto uznać, bo to jest rząd szeroki bardzo, który ma poparcie przedstawicieli różnych ugrupowań. To nie jest tylko rząd komunistyczny, mamy tutaj na przykład ludowców, PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe i ten zabieg się komunistom udał, dlatego że zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy uznali tymczasowy rząd jedności narodowej za legalną władzę polską, za reprezentację nowego polskiego państwa, co oznaczało tak naprawdę wycofanie poparcia dla polskiego rządu na emigracji w Londynie, który nie mógł do Polski wrócić,
bo władzę w Polsce przejął rząd komunistów. Rząd komunistów z Mikołajczykiem, który był co prawda ludowcem, nie komunistą, ale jednak był on mniejszością tutaj w tym rządzie. Jego ugrupowanie było mniejszością. Więc tak naprawdę oznaczało to, że rząd polski w Londynie stracił władzę i stał się tylko ciekawostką polityczną. Mimo tego, że istniał aż do roku 90. XX wieku, to był tylko pewną ciekawostką, taką próbą kontynuacji II RP na emigracji. Komuniści przygotowywali się do kolejnego przejęcia władzy. Chcieli sprawdzić, czy da się fałszować wybory w Polsce. 30 czerwca 1946 roku zorganizowali komuniści w Polsce referendum ludowe, które przeszło do historii pod nazwą referendum 3 razy tak. Dlaczego? Dlatego, że w tym referendum postawiono trzy pytania i komuniści robili wszystko w propagandzie, aby zachęcić Polaków do zagłosowania na tak, na każde z tych trzech pytań. Te pytania trzy widzimy przed oczami naszymi, mamy przed oczami, mamy przed sobą. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy chcesz utrwalania w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? I trzecie pytanie. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? Czyli pierwsze pytanie dosyć jasne, trzecie pytanie dosyć jasne, drugie pytanie. Tak naprawdę chodziło o to, żeby uzyskać zgodę społeczeństwa na przejęcie gospodarki przez państwo, na wprowadzenie gospodarki centralnie sterowanej czy też planowanej w miejsce gospodarki wolnorynkowej. Chodziło o to, żeby po prostu ograniczyć albo wręcz niemalże zlikwidować prywatną inicjatywę gospodarczą. I różnie tutaj ugrupowania opozycyjne namawiały różnie, żeby głosować. Natomiast komuniści, tak jak widzimy tutaj, wszędzie propagowali głosy trzy razy tak. Zresztą zwróć uwagę, w jaki perfidny sposób momentami nie chcesz jego powrotu i widzimy SS-mana, czyli takie sugerowanie, że jak nie zagłosujemy na te pytania, no to stracimy granice nowe, bo tu widzimy, że on stoi, ten SS-man, przy słupku granicznym, czyli że odbiorą nam ziemię odzyskane Niemcy. Tutaj widzimy znowu taką propagandę. Nie chcesz powrotu kapitalistów? Głosy trzy razy tak. Widzimy kapitalistę, prywatnego właściciela fabryki, jako człowieka, który ciemięży robotnika w sposób bardzo obrazowy. No i tutaj jeszcze jedna perfidia. Głosuj trzy razy tak. Widzimy, spogląda tutaj w taki blask jakiś cywil. Natomiast za nim stoją dwie postaci. Jedna z nich, to znaczy tak dwie albo jedna postać, zaraz się okaże. Jedna postać ma na ramieniu opaskę NSZ, czyli Narodowe Siły Zbrojne, a więc taka partyzancka grupa, która przekształciła się w oddziały nazywane później oddziałami żołnierzy wyklętych. Ci, którzy walczyli z komunistami jako podziemie tutaj patriotyczne polskie. No i ten właśnie chłopak z NSZ krzyczy: głosuj nie. A rzuca cień, i to właśnie jest ta trzecia postać, rzuca cień ten chłopak z NSZ. No i tutaj ta opaska NSZ zmienia się w swastykę III Rzeszy. Więc utożsamianie NSZ-u z faszystami, tak komuniści pokazywali to na plakacie i tak tłumaczyli, że jeżeli ktoś się namawia, żebyś głosował na nie, to znaczy, że popierasz komunistów, popierasz NSZ, a NSZ, nie komunistów, przepraszam, faszystów, przejęzyczyłem się, popierasz faszystów, a NSZ to właśnie w tym plakacie oczywiście faszyści. Tak to utożsamiano. Czyli komuniści w ten sposób stawiali znak równości między NSZ-em, czy żołnierzami wyklętymi w ogóle, a faszystami z III Rzeszy. Perfidia niesamowita. Kolejna porcja tutaj propagandy. Widzimy, jak z kolei żołnierz polski zachęca na plakacie do głosowania trzy razy tak. Walczyłem o Polskę ludową. Ludową, czyli tutaj mamy wskazanie na rządy komunistów. Kolejny plakacik podobny. Co dała chłopom reforma rolna, czyli takie przekonywanie, że super jest teraz po tej reformie rolnej. Chłop ma o wiele lepiej niż miał wcześniej. Nie ma tutaj obszarnika, jest chłop. Jest sprawiedliwie według tego plakatu. Kolejne, zwróć uwagę. Nigdy więcej. Widzimy tutaj pasiak, a więc nawet też obozy zagłady wykorzystywano w tej propagandzie. Musimy Niemcom odpowiedzieć tak.
bardzo daleko idąca tutaj jakaś aluzja, że jeżeli zagłosujemy na nie, to wrócą obozy zagłady, rozumiem, do naszego kraju niemieckiego. No i mamy tak, 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 widzimy w skrócie te trzy pytania. Tak, kopa senatorom, tak, kopa prywatnym właścicielom, obszarnikom i fabrykantom i tak, kopa Niemcom, w sensie utrwalenie nowych granic na Odrzejny się Łużyckie. No i jakie mamy wyniki tych wyborów? Wyniki są oficjalne i są wyniki rzeczywiste, dlatego że to są wybory, które komuniści sfałszowali. Sfałszowali te wybory, po pierwsze, bo chcieli, po drugie, chcieli sprawdzić, czy się da, czy się ludzie połapią i czy się zbuntują. No więc niektórzy ludzie się połapali, ale nic z tego nie wyniknęło. Wyniki oficjalne, jak widzimy, na tak, ile osób odpowiedziało oficjalnie, czyli tak jak podano, 68% oficjalnie podano. Na drugie pytanie 77% na tak. Na trzecie pytanie 91% na tak. W sumie 3 razy tak, takie odpowiedzi pojawiły się w 68% oddanych kart do głosowania. A prawdziwe wyniki były takie, jak widzimy. Tak naprawdę tylko na trzecie pytanie uzyskano ponad połowę twierdzących głosów, więc popierających głosów. Więc jak widzimy, no, wyniki pokazują rzeczywiste, jaka była postawa Polaków i ich poglądy. Natomiast komuniści przedstawili oficjalnie te wyniki sfałszowane. Za tą ofensywą polityczną szła też ofensywa przeciwko właśnie żołnierzom wyklętym. Cały czas komuniści i wojsko im podległe rozbijało NSZ, czyli Narodowe Siły Zbrojne, NZW, czyli Narodowe Zjednoczenie Wojskowe oraz WIN, czyli Wolność i Niezależność. Wolność i Niezawisłość, przepraszam. Wolność i Niezawisłość, czyli organizacje, które nie zaakceptowały przejęcia władzy przez komunistów w naszym kraju po wojnie i w sposób partyzancki starały się walczyć z przedstawicielami władzy komunistycznej w naszym kraju. Traktowano ich jako bandytów, jako właśnie faszystów w propagandzie, tak? Przedstawiano ich w różnych środkach masowego przekazu. No i sukcesywnie tych żołnierzy wyłapywano, mordowano. Pojawiły też się represje wobec opozycji politycznej, jaką stanowiła partia Mikołajczyka, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. Zastraszano przedstawicieli sympatyków tej partii, więziono ich, czasami dochodziło do pobić. Summa summarum, Mikołajczyk wkrótce musiał uznać, że nie ma sensu działać dalej jako przywódca PSL-u w Polsce. Po referendum ludowym zaplanowano też wybory do parlamentu powojennego. No i tutaj partie, w których przeważali komuniści, czyli Polska Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe, nie mylić z Polskim Stronnictwem Ludowym, oraz Stronnictwo Demokratyczne, te cztery ugrupowania polityczne utworzyły jeden blok, czyli wspólnie wystartowały z jednej listy wyborczej, jako blok demokratyczny. Tu widzimy plakaty, które zachęcają do oddania głosu właśnie na blok demokratyczny z numerem 3 na liście. I jak widzimy wyniki wyborów, to musimy zauważyć, że ten blok demokratyczny oficjalnie miał zdobyć 80% ponad wszystkich głosów, co się miało przełożyć na 394 mandaty w naszym parlamencie. Te wybory odbyły się 19 stycznia 1947 roku i przyniosły oficjalnie wielkie zwycięstwo tych czterech partii startujących jako blok demokratyczny. PSL miał być drugą siłą polityczną z wynikiem nieco ponad 10%. No i mamy tu jeszcze Stronnictwo Pracy i jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowe Wyzwolenie. Wybory znowu sfałszowane. W związku z tym, tak jak powiedziałem, Mikołajczyk zastanawiał się, jaki jest sens dalszego istnienia tutaj PSL-u w naszym kraju i przywództwa. Zastraszany przez komunistów zdecydował się na wyjazd z Polski. Mamy tutaj ucieczkę Mikołajczyka z Polski. Komuniści z kolei po wyborach ustanowili prezydentem Bolesława Bieruta. Mamy prezydenta po wojnie jeszcze jednego. Bolesław Bierut, czyli ten pan tutaj na środku z wąsem. Komunista zaangażowany jeszcze w czasach wojny już w sprawę właśnie przejęcia władzy w Polsce. A premierem wybrano tego pana tutaj na ostatnim zdjęciu, Józefa Cyrankiewicza.
Taką sytuację mamy polityczną po wyborach. Jednocześnie, tak jak wspomniałem, mamy ciągłą walkę z opozycją, zarówno polityczną, jak i tą taką krzyżującą się po lasach, czyli militarną. Wróćmy może do początku, skąd ona się wzięła. 19 stycznia 1945 roku Leopold Okuliski, pseudonim Niedźwiadek, czyli ostatni komendant Armii Krajowej, wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej. Wielu żołnierzy Armii Krajowej nie zdecydowało się jednak na wrócenie do domu, a przeszło właśnie do takiej walki partyzanckiej już na własną rękę. Utworzono też organizację NIE, która miała zablokować właśnie przejęcie władzy przez komunistów w naszym kraju. No a komuniści oskarżali żołnierzy AK, żołnierzy właśnie walczących w sposób partyzancki po lasach przeciwko komunistom, oskarżali ich o zdradę państwu. W 1945 roku miał miejsce tak zwany proces 16. To był taki pokazowy proces 16 najważniejszych przywódców polskiego państwa podziemnego z okresu wojny, naszych patriotów, oskarżonych o zdradę, dlatego że służyli rządowi emigracyjnemu w Londynie, a nie komunistom. I między innymi Leopolda Okulickiego, czyli ostatniego komendanta AK, również w tym procesie skazano. Na jakie kary skazywano w tym procesie? Na wieloletnie więzienie przede wszystkim. To miało być taki pokaz dla pozostałych żołnierzy, tzw. wyklętych, czyli tych, którzy właśnie walczyli z komunistami po wojnie, że jeżeli możemy złapać waszych przywódców dawnych, to was też złapiemy i widzicie, co wam za to grozi. Więc lepiej się poddajcie i nie przeszkadzajcie nam, komunistom, przejmować kontrolę nad krajem. Więc mamy ciągle zwalczanie właśnie NSZ-u, NZW czy WiN. Tutaj warto zapamiętać symbol NSZ-u, Narodowych Sił Zbrojnych, taka jaszczurka, salamandra. No a tutaj mamy z kolei krzyż Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Żołnierze wyklęci. Takim krystalicznym, można powiedzieć, przykładem takiego patrioty nazywanego żołnierzem wyklętym jest rotmistrz Witold Pilecki. Widzimy go tutaj na pierwszym zdjęciu. Drugim takim przykładem jest ten oto pan. Fildorf, pseudonim Nil. Emil Fildorf, pseudonim Nil. No ale były też takie postacie, które w opiniach historyków nie są już tak jednoznacznie krystaliczne. Szyndzielosz, Zygmunt Szyndzielosz, pseudonim Łupaszka czy Kuraś, którym się zarzuca różne rzeczy też, między innymi ataki na cywilów. Więc tutaj sytuacja jest bardziej zawiła, no ale to jest temat na zupełnie inną lekcję. Pierwszy okres władzy komunistów w naszym kraju to stalinizm, czyli kiedy ogromny wpływ na polityczne losy Polski ma właśnie Józef Stalin i jego pomysły, jego wersja komunizmu jest tą wersją panującą w naszym kraju. Jest to najmroczniejszy okres powojennej Polski, okres, kiedy mamy najwięcej aresztowań z powodów politycznych, najwięcej zbrodni komunistycznych, takich związanych właśnie z pobiciami, uśmierceniami obywateli polskich. Okres największych po prostu represji, kiedy wszelkie próby sprzeciwu wobec komunistów były karane bardzo brutalną odpowiedzią. Mamy do czynienia teraz po tych wyborach do parlamentu i po referendum, trzy razy tak, ze zmarginalizowaniem Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli PPS-u. W 1948 roku odbył się Kongres Zjednoczeniowy, czyli z tego bloku, który startował razem, tak naprawdę dwie partie pozostały silne, PPS i PPR, ale PPS miał coraz mniejszą pozycję, coraz słabszą pozycję, coraz mniejszą rolę odgrywała ta partia i mamy w związku z tym w 1948 roku Kongres Zjednoczeniowy, kiedy PPS i PPR się połączyły razem w nową partię, jedną partię o nazwie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, w skrócie PZPR. I to jest partia, która będzie rządziła naszym krajem aż do roku 89, a tak naprawdę jeszcze trochę dłużej, dlatego że w roku 89 ciągle jeszcze będzie miała w parlamencie naszym większość. Także do początku lat 90. PZPR będzie odgrywał kluczową rolę w rządzeniu naszym krajem, a w okresie PRL-u będzie jedyną partią tak naprawdę, która sprawowała wtedy władzę. Pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego, to KC, to Komitet Centralny PZPR, został wybrany nasz prezydent ówczesny, czyli Bolesław Bierut. I tą funkcję sprawował do roku 1956.
Był człowiek wśród komunistów wtedy polskich, który nie chciał kopiować jeden do jeden systemu radzieckiego w Polsce. Był to Władysław Gomułka, pseudonim Wiesław. On miał własną wizję, chciał budować własną drogę do socjalizmu. W związku z tym komuniści z kręgu Bieruta uznali go za zdrajcę, za odszczepieńca. Oskarżono go o odchylenie od idei tutaj komunistycznej, od stalinizmu. I skończyło się to na tym, że Gomułka miał wielkie nieprzyjemności, musiał złożyć samą krytykę, sam siebie skrytykować, a później nawet został umieszczony w więzieniu za to. Więc tutaj widzimy też, że polscy komuniści mieli różne pomysły. Z drugiej strony była Wanda Wasilewska, która była rozczarowana tym, że Polska jednak istnieje jako niepodległy kraj, przynajmniej w jakimś sensie niezależny, chociaż oczywiście zależny od Stalina, ale że istnieje na mapie kraj o nazwie Polska, a nie została Polska potraktowana tak jak na przykład Białoruś, czy Ukraina, czy Litwa, czyli że Polska nie stała się kolejną republiką radziecką. Więc rozczarowanie Wandy Wasilewskiej było tak wielkie, że zabrała swoje zabawki, opuściła naszą piaskownicę i wyjechała do Związku Radzieckiego, wycofując się z polskiej polityki. Mówiłem o walce z opozycją polityczną. W 1949 roku doszło do rozbicia PSL-u. PSL, pozbawiony Mikołajczyka, został po prostu przejęty przez komunistów. Zamiast PSL-u, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, komuniści utworzyli własną partię, która miała być skierowana do chłopów, do mieszkańców wsi, do rolników, pod nazwą ZSL. ZSL, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Dodatkowo jeszcze w roku 50 utworzyli komuniści SD, czyli Stronnictwo Demokratyczne, które zostało powiększone o Stronnictwo Pracy. I w ten oto sposób mamy trzy partie, które przez cały okres PRL-u istniały w naszym parlamencie od tej pory, czyli PZPR, ZSL i SD. Ale tak naprawdę ZSL i SD to były tak zwane partie satelickie, partie, które były tylko po to utrzymywane, żeby przekazywać na Zachód komunikat, że Polska nie jest systemem dyktatury, nie ma systemu jednopartyjnego, monopartyjnego. Mamy kilka partii, mamy system wielopartyjny, jest demokracja w Polsce, nie ma tutaj żadnego totalitarnego ustroju. Ale tak naprawdę we wszystkich trzech partiach komuniści rozdawali karty, czyli rządzili. To były tak zwane partie fasadowe ZSL i SD. Okres stalinizmu to też okres forsowania kultu jednostki, czyli stawiania przywódców jako niemalże bogów, nowych bogów w ateistycznym świecie komunistów. Oni byli przedstawiani na plakatach, tak jak widzimy tutaj, czy na obrazach, jako osoby no, wspaniałe, jako osoby wszechwiedzące, jako osoby, które prowadzą cały naród ku szczęśliwości. Widzimy Stalina w białym stroju, w blasku budowli, o której sobie jeszcze powiemy za chwilkę. Widzimy flagę łopoczącą za nim. No i widzimy Bieruta, polskiego przywódcę, który nie jest aż tak wspaniały jak Stalin, jest niższy od niego, nie ma białego stroju, ale dążymy do tego, żeby kiedyś dorównać wspaniałemu Związkowi Radzieckiemu i jego najważniejszym przedstawicielom, przywódcom. Nasza flaga z tyłu też nieśmiało łopocze. Mamy propagandę w mediach komunistycznych, mamy propagandę w radio, mamy w prasie, w literaturze. Powstają książki, które chwalą robotników, ich trud, krytykują inteligentów, krytykują dawną szlachtę. Powstają powieści robotnicze opowiadające o tym, że robotnicy budują na przykład jakąś drogę, fabrykę, jakie mają problemy z tym związane. I to teraz ma być przedmiotem właśnie badań literackich. Nazwy zakładów, tak jak widzimy na zdjęciu, otrzymują nowych patronów. Lenina, Stalina, Marksa, Dzierżyńskiego, Marchlewskiego itd., itd. Pojawiają się w naszym kraju pomniki. Pomniki dla Armii Czerwonej, pomniki dla Stalina, pomniki właśnie Dzierżyńskiego, pomniki Lenina itd., itd., itd. Natomiast wszyscy, którzy chcą napisać cokolwiek złego o komunistach, o socjalizmie czy komunizmie, no to są poddawani cenzurze. Ich teksty się nie ukazują, ich dzieła się nie ukazują. Cenzura wszystko tropi i stara się wyeliminować. Przykład wiersza z okresu stalinizmu. Tu mamy fragment wiersza pod tytułem Uśmiech Stalina, który popełnił pan Urgacz. Nawet tego nie będę czytał. Myślę, że sobie sam jesteś w stanie przeczytać albo sama. No i myślę, że dojdziesz do wniosku,
odpowiedniego, jak wyglądała poezja w wydaniu stalinowskim. I tutaj widzimy też kult Stalina. Kult Stalin, który jest receptą na każdy problem. Uleczy nas ze wszystkiego, sam uśmiech Stalina. No to taka była moc tego człowieka. Słuchajcie, to niesamowite. W sztuce mamy też socrealizm. Socrealizm, który zaproponowano podczas takiego spotkania w Nieborowie. Pan Sokorski przedstawił taki projekt, żeby wszyscy artyści teraz tworzyli w nowym duchu, w nowym nurcie nazwanym socrealizmem. Realizm dlatego, że miał przedstawiać ludzi takimi, jakimi są, bez upiększeń w ich codziennym znoju, podczas ich pracy, w stroju, w jakim na co dzień funkcjonują w pracy. Socrealizm. Soc, no bo to miał być socjalistyczny człowiek. Człowiek, który wywodzi się z bloku wschodniego. Realizm socjalistyczny, albo inaczej socrealizm. No i widzimy tutaj obrazy. Widzimy socrealistyczne obrazy pod tytułem, na przykład obraz pod tytułem Podaj cegłę pana Kopsteja. Widzimy kobiety, które są też często przedstawiane właśnie jako pracujące na równi z mężczyznami w zawodach wymagających również pracy, również siły fizycznej. Tu widzimy taki trochę romans socrealistyczny na budowie. Kobitka z kielnią i robotnik, prawda, obejmują się siedząc na rusztowaniu. Wspaniała rzecz. No i mamy też na pieniądzach, zwróć uwagę, socrealizm w miejsce wybitnych Polaków, w miejsce królów, książąt. Pojawiają się robotnica, robotnik, chłopka, chłop, pani z chustą na głowie. Nowe pieniądze, nowy człowiek socrealistyczny jest teraz wielbiony. Czyli socrealizm to taka pochwała człowieka pracy tak naprawdę. Zamiast pięknych twarzy wymuskanych, twarde karki, żelaste przedramiona, spalone słońcem policzki. Socrealistyczne budowle też powstały, na przykład Pałac Kultury i Nauki, PKiN, nazywany przez warszawiaków Pekinem z tego powodu. MDM, czyli cała dzielnica w Warszawie, mieszkanie dla młodych, MDM. No a w Krakowie, pod Krakowem w zasadzie, czy w Krakowie, można powiedzieć, dzielnica Krakowa, powstała Nowa Huta, socrealistyczne miasto, które miało być miastem dla nowego socjalistycznego człowieka, miastem bez żadnego kościoła. Bo po co kościół człowiekowi, który w Boga nie wierzy? A przecież ludzie, którzy dążą do komunizmu, są ateistami właśnie. Pałac Kultury i Nauki początkowo był biały, jak widzisz, bo wykonany był z kamienia, który pod wpływem upływu czasu zmienia barwę na właśnie taką ciemniejszą. Zwróć uwagę, morze ruin, dookoła nic i Pałac Kultury wyrasta. Warszawiacy często nie lubili tego pałacu, dlatego że on był takim jedynym wysokim budynkiem w Warszawie. Było go widać z bardzo wielu miejsc w Warszawie i warszawiacy pojmowali ten budynek jako taki symbol panowania Rosjan w Polsce. Dlatego, że Pałac Kultury i Nauki został zbudowany przez Rosjan. Stalin zaproponował Bierutowi, że zbuduje coś nam w darze od narodu radzieckiego. No i to miało być do wyboru albo metro, albo taki właśnie Pałac Kultury. No i podobno Bierut wybrał właśnie Pałac Kultury. Dlatego Warszawa nie miała metra przez cały wiek XX. No w każdym razie ten pałac został zbudowany na wzór takich budynków radzieckich. W Związku Radzieckim takich budynków powstało wiele. W Polsce mamy jeden, w Warszawie właśnie stojący. Wysoki dzisiaj symbol Warszawy, zabudowany dzisiaj wieżowcami, bo po upadku socjalizmu w Polsce starano się go trochę ukryć, zniwelować ten pałac kultury, żeby nie był takim symbolem jednoznacznie wybijającym się poza architekturę Warszawy. Więc obudowano go innymi budynkami. Niektóre już zaczęto budować jeszcze w latach 80., na przykład Marriott. Także dzisiaj on się tak już nie wyróżnia. Natomiast wtedy był takim jednoznacznym symbolem panowania Rosjan. No i też taki można to porównać do takiego oka Wielkiego Brata. Patrzę na was z góry, wszystko widzę. Nie ukryjecie się przede mną. Taki komunikat podprogowy można było też zarzucić tejże budowli. Chciano go zburzyć później, ale został wpisany na listę zabytków. No i w tej chwili jest nie do ruszenia ta budowla. Ja osobiście uważam, że dobrze, że nie do ruszenia. Stalinizm to też propaganda skierowana w stronę młodzieży, po to, żeby wychować od małego już komunistów w naszym kraju. Mamy reformę szkolnictwa. 7 klas szkoły podstawowej miało wystarczyć większości ludzi do tego, żeby ruszyć w świat dorosłych i pracować.
mamy powstanie organizacji, które mają kształtować nowych obywateli socjalistycznych. Na przykład mamy Związek Młodzieży Polskiej, tu mamy taki znaczek tej organizacji. Mamy Służbę Polsce, to widzimy plakat zachęcający do wstąpienia do brykad SP. Czyli Służba Polska to też między innymi właśnie praca młodzieży przy odbudowie kraju ze zniszczeń, przy budowie fabryk. Mamy Związek Młodzieży Polskiej, ZMP, tu widzimy znaczek ZMP. No i tutaj zwróć uwagę na symbole socjalistyczne, kłosy zboża i zębatka jakiejś maszyny fabrycznej. To jest taki symbol zjednoczenia robotników i chłopów. Bardzo częsta symbolika w krajach socjalistycznych. No i mamy jeszcze co? ZWM, Związek Walki Młodych. Czerwony krawat, charakterystyczny, nieprzypadkowy to kolor. Czyli to są organizacje dla młodzieży propagandowe, wychowujące młodych komunistów w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią referendum, trzy razy tak, nastąpiła później nacjonalizacja przemysłu, czyli upaństwowienie. Komuniści odebrali wszystkim prywatnym właścicielom ich zakłady pracy, tylko te małe warsztaty pozostawili, typu tam jakiś szewc, rymarz, jakiś tam elektryk, punkt usługowy mały. Natomiast duże zakłady zostały przejęte przez państwo, a więc mamy nacjonalizację przemysłu, zastąpienie gospodarki wolnorynkowej gospodarką planową, centralnie planowaną. Pierwszym planem był plan trzyletni, założono w nim odbudowę komunikacji, odbudowę fabryk, odbudowę stoczni, odbudowę dróg, połączeń kolejowych i o dziwo ten plan się udał. To był jedyny plan, który się udało zrealizować w 100% komunistom w naszym kraju. Wszystkie kolejne plany już nie były w 100% zrealizowane. Między innymi udało się zbudować trasę WZ w Warszawie, słynną WZ-kę. Trasa WZ do dzisiaj funkcjonująca w naszej stolicy. System nakazowo-rozdzielczy, jeżeli chodzi o gospodarkę, czyli tutaj mamy typową gospodarkę komunistyczną i mamy bitwę o handel. Bitwa o handel, czyli tak naprawdę eliminowanie prywatnych podmiotów z gospodarki, eliminowanie prywatnych przedsiębiorców, którzy starali się po wojnie wrócić do swoich przedsiębiorstw i dalej pracować na własną rękę. Przykładem może być chociażby słynna cukiernia Wedlowska, Wedel w Warszawie, która została przejęta przez państwo po prostu i zmieniła nazwę na zakłady imienia 22 lipca. Tak jak powiedziałem, to data 22 lipca w komunizmie, w PRL-u w zasadzie, bo komunizmu nie mieliśmy w 100%. W PRL-u była datą bardzo, bardzo istotną i symboliczną. Kolejne plany, tak jak powiedziałem, nie były już udane, ale socjaliści je robili w naszym kraju. Plan sześcioletni, który zakładał rozbudowę przemysłu ciężkiego, bo zgodnie z gospodarką komunistyczną uznawano, że przemysł ciężki jest najważniejszym sektorem gospodarki i świadczy o rozwoju gospodarczym kraju. W tym planie założono właśnie budowę bardzo wielu fabryk, hut i tak dalej. Nie udało się wszystkiego zrealizować. Mamy też postępującą kolektywizację rolnictwa, czyli łączenie pól w PGR-y, w Państwowe Gospodarstwa Rolne. Chłopi pracują już nie tylko u siebie, ale też pracują dla państwa w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, które są kolektywne, czyli wspólnotowe. Mamy wyścig pracy zaproponowany naszemu społeczeństwu przez rządzących, czyli komuniści rządzący ogłaszają, że kto więcej wykona w ciągu jednej dniówki, będzie fajniejszy. I rzekomo takim człowiekiem, który miał rzucić wyzwanie innym, był Wincenty Pstrowski, górnik. Tutaj mamy górnika na zdjęciu pierwszym, który powiedzmy, że założył się z innymi górnikami, że nikt nie wyrąbie więcej węgla w ciągu dniówki niż on. No i ten komunikat wędrował do pozostałych mieszkańców do naszego kraju, do pozostałych górników, kopalń. No i niektórzy się spinali i chcieli przebić to, co zrobił ten człowiek. To samo się działo w innych zawodach, na przykład w zawodzie murarskim. Mamy tutaj plakat, pracujemy w trójkę, budujemy za 12. Mamy tutaj odznakę przodownika pracy. Każdy, kto był tutaj znakomitym pracownikiem w tym sensie, że potrafił więcej wykonać niż inni, dostawał taką odznakę. Powstawały takie listy, gdzie umieszczano w czasie rzeczywistym na poszczególnych miejscach nazwiska osób, które najwięcej wykonały pracy w ciągu dniówki. To trwało krótko, dlatego że szybko się okazało, że przodownicy pracy szybko umierają na przykład na zawał, bo ich organizmy nie są w stanie pracować ponad normę. Często to się kończyło tym, że pracowali po nocach, bez odpoczynku,
No i po prostu ich organizm mówił nie. Oprócz tego komuniści walczyli też z kościołem katolickim w naszym kraju, wiedząc, że kościół katolicki może być tym ośrodkiem opozycji przeciwko właśnie władzy nowej. Mamy tutaj nacjonalizację dóbr kościelnych, czyli odebrano kościołowi bardzo wiele z ich własności, wiele terenów, budynków, które należały do kościoła, po wojnie zostały im odebrane i przejęte przez państwo. Między innymi Caritas, organizacja charytatywna, została przejęta przez państwo po wojnie. Prowadzono otwarty konflikt z tymi biskupami, którzy się sprzeciwiali w nowej wizji człowieka, nowej wizji świata, jaką lansowali komuniści w naszym kraju. Między innymi aresztowano biskupa Kaczmarka. Do tego stopnia sobie pozwalali komuniści, że aresztowali biskupów. Człowiekiem, który sprzeciwiał się takiej walce z kościołem prowadzonej przez państwo, był prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, którego tu widzimy na fotografii. On napisał taki słynny list zatytułowany Non possumus, czyli nie możemy, z języka łacińskiego tłumacząc, gdzie napisał, na co nie możemy się zgodzić jako ludzie, jako katolicy, jako Polacy. Na jakie zmiany, które lansowała nowa władza, nie możemy sobie pozwolić. Komuniści również nie zawahali się aresztować Wyszyńskiego. Co prawda nie do więzienia, ale został internowany w jednym z klasztorów, czyli zamknięty, i przez 3 lata tam przytrzymywany w celi wraz z drugim kapłanem, który, jak się potem okazało, był agentem komunistów i miał Wyszyńskiego złamać. Ale to się nie udało, był to człowiek pod tym względem niezłomny. Niektórzy księża podpisali umowę o współpracę z nową władzą i ci księża byli nazywani księżmi patriotami. Księża patrioci to, uważaj, mylna nazwa, to ci, którzy współpracowali z komunistami. Natomiast pozostali księża byli narażeni na większe lub mniejsze szykany ze strony rządzących. Mamy też w naszym parlamencie stowarzyszenie PAKS, które miało również werbować katolików, ale tak naprawdę to było stowarzyszenie prowadzone przez komunistów, a co ciekawe, na jego czele stanął człowiek, który stanął na czele narodowców naszych przed wojną, niejaki pan Piasecki, który się, jak widzimy, łatwo odnalazł w nowej rzeczywistości powojennej. Znowu 22 lipca, tylko że roku 52, komuniści doprowadzili do uchwalenia nowej powojennej konstytucji w naszym kraju. Wcześniej była tak zwana mała konstytucja w 1947 roku, ale teraz mamy rok 52 i konstytucję już z prawdziwego zdarzenia, którą nazywamy w historii konstytucją PRL-u. PRL-u, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, bo taką nazwę ta konstytucja wprowadzała do naszego kraju. Od tej pory już nie ma Rzeczpospolitej Polskiej, tylko jest PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa. Mamy zmianę nazwy, mamy zmianę też godła naszego kraju. Orzeł nasz traci symbol królewski, traci koronę, no bo przecież Polska to kraj robotników i chłopów, no i nie może być tutaj żadnych symboli ciemiężenia chłopów przez dawne władze królewskie chociażby. Mamy zlikwidowany Senat, już po referendum 3 razy tak to zostało przecież uskutecznione, i mamy zlikwidowany Urząd Prezydenta, czyli Bierut przestaje być prezydentem, nowego prezydenta w PRL-u już nie będzie. Aż do roku 89, a więc mamy tutaj zlikwidowanie Urzędu Prezydenta. Władzę wykonawczą w naszym nowym kraju, PRL-u, miała sprawować Rada Ministrów, czyli rząd, oraz Rada Państwa. Władzę ustawodawczą miał stanowić jednoizbowy parlament w postaci Sejmu. Mamy w związku z tym zachwianą zasadę trójpodziału władzy. Nie ma tutaj zasady trójpodziału władzy monteskiuszowskiej. I mamy tutaj przejęcie też samorządów przez PZPR, dlatego że w miejsce burmistrzów czy przywódców powiatów przedwojennych tutaj zostali przysłani komisarze przez komunistów po to, żeby sprawowali władzę również samorządową. I na koniec jeszcze zobaczmy takie plakaty, które pokazują nam propagandę komunistyczną skierowaną wobec audycji radiowych, które były nadawane z terenów zachodniej Europy w języku polskim, z myślą o tym, żeby mówić Polakom o tym, co naprawdę się dzieje na świecie i w Polsce. Powstały na zachodzie takie właśnie instytucje, media, można powiedzieć,
które były wolnymi mediami. Nie mogły istnieć w Polsce te media, bo w Polsce były przejęte przez komunistów. Natomiast na Zachodzie istniały. No i rządy, na przykład brytyjski czy zachodnich Niemiec, finansowały takie rozgłośnie radiowe, które miały nadawać w języku polskim po to, żeby Polacy, słuchając tych audycji, mogli dowiedzieć się, co naprawdę robią komuniści w Polsce, co jest przed nimi ukrywane i co się dzieje naprawdę na świecie. Czyli prawdziwą wersję tego, co w serwisach informacyjnych dostają Polacy, ale w formie sfałszowanej przez propagandę. No i komunistom było nie w smak to, że takie audycje były, dlatego robili wszystko, aby propagandowo zniechęcić Polaków do słuchania tych audycji. Taką instytucją właśnie było Radio Wolna Europa, Radio Free Europe, stąd taki skrót. Radio Wolna Europa, na czele jego stał Jan Nowak-Jeziorański, nadawało z RFN-u. Zresztą komuniści nawet udało im się doprowadzić do wysadzenia budynku, ale dopiero w roku, zdaje się, 1980, o ile dobrze pamiętam, do wysadzenia tego budynku. Natomiast przez lata to radio nadawało na nasz kraj. No i tutaj zobaczmy, wróćmy do tych plakatów. Mówi Radio Wolna Europa i widzimy radio włożone w szczękę jakiegoś potwora, który nosi hełm III Rzeszy, czyli znowu mamy takie skojarzenie, że ten, kto nadaje, to jest faszysta. Dlaczego? Bo nadaje z terenu Niemiec przecież, a Niemcy zachodni, RFN, to są przecież potomkowie Hitlera. Więc znowu mamy taką propagandę, że każdy, kto jest przeciwko komunistom, to musi być nazistą, musi być faszystą. No i mamy odpowiedni też komentarz na dole. Drugi plakat, widzimy znowu Wolna Europa przy mikrofonie. Mamy też Głos Ameryki. To kolejna audycja nadawana właśnie z zachodu z myślą o Polakach. No i co my tutaj widzimy? Opierają się redaktorzy, którzy mówią tutaj do mikrofonów, o znowu fotel z symbolem III Rzeszy. Redaktorzy mają zamiast głów pyski. Szczekają. Tytuł Szczekaczki. Pies, który chce nas ugryźć, który chce nas wystraszyć. Redaktorzy są jako psy na smyczy trzymani przez osobę, która ma na mankiecie symbol dolara amerykańskiego, a więc widzimy, że to jest znowu na usługach znienawidzonego w komunizmie przecież imperium amerykańskiego. Z tyłu na ścianie mamy tapetę ciekawą, gdzie pojawiają się symbole dolara znowu, czyli przekupstwa, zdrady o podłożu finansowym oraz symbol swastyki, symbol III Rzeszy. A wszystkiemu się przygląda z zadowoleniem z obrazka Goebbels, czyli mistrz propagandy III Rzeszy, który widzi tutaj w tych lektorach swoich następców. Propaganda antywłaśnie wolnościowa przeciwko wolnym mediom nadającym z zachodu w języku polskim audycję dla Polaków. I na koniec jeszcze jeden plakacik, który z kolei piętnuje słuchanie audycji z BBC, polskiej sekcji BBC, czyli brytyjskiego radia. Widzimy tutaj taką ciekawą rymowankę. Słuchał BBC-na, aż mu spuchła łepetyna. Myślę, że słowo BBC-na można łatwo skojarzyć z innym słowem, które również się kończy na syna.